Jako watchdog, można to już w tej chwili tak powiedzieć, to swoją działalność rozpocząłem w 2005 roku. Nie działałem w żadnej grupie. Zaczęło się to od tego, że pewnego dnia została mi koło domu wybudowana wieża komórkowa. Zacząłem dochodzić, jak to się stało, czy to było jawnie zrobione przede wszystkim, zastanawiając się, w jaki sposób no, mógłbym się przeciwstawić tej budowie, czy mam jakieś szanse. Niestety nie wskórałem nic, po jakimś czasie pogodziłem się z tym. Natomiast to było taką przyczyną, że zacząłem udzielać się na forum takim lokalnym. Jest taka strona Czaniec. Ta strona również ma forum. Głównie na tym forum zabierałem głos, gdzie wyjaśniałem jakieś przepisy, zwłaszcza prawa, które wynikają z tych przepisów, lub też wskazywałem na jakieś niedociągnięcia w tworzeniu przepisów prawa miejscowego. Zwróciłem również uwagę szeroko, opisując, na czym polega dostęp do informacji za pośrednictwem BIP-u. Ja działałem pod pseudonimem cały czas, nie ujawniając się personalnie. Z tego względu, że moja żona pracuje w szkole i w ten czas pracowała właśnie w szkole, która była na terenie gminy i no, trudno było jej zrobić jakieś nieprzyjemności, a spodziewałem się, że może mieć problemy z tego powodu. Już wcześniej kontaktowałem się z różnymi ludźmi, którzy mieli podobne spostrzeżenia co do funkcjonowania samorządu. I zaczęły się takie wspólne spotkania, gdzie sobie rozmawialiśmy na różne tematy, i te tematy były jakąś dalszą inspiracją do kolejnych działań. W tym właśnie czasie przeprowadziłem taką akcję dotyczącą nielegalnych wysypisk na terenie gminy. Po prostu tych wysypisk było bardzo dużo. Zwróciłem się do gminy o zlikwidowanie tego w formie pisemnej, już ujawniając się na zebraniu wiejskim. To nie zostało. Żadnej reakcji nie było na te moje zgłoszenia. Tam zasłaniano się, że to za dużo kosztuje gminę i nic z tym nie robiono. I zrobiłem coś takiego, że skatalogowałem na własną rękę te wysypiska, robiłem zdjęcia i korzystając z mapy Google, zrobiłem taką stronę, na której pozaznaczałem te wysypiska, podpinając zdjęcia i zamieszczając krótki opis. Tą mapą zainteresowałem kilka instytucji, między innymi wysłałem link do tej mapy z krótkim listem do spółki, która działa na terenie gminy i ma tam ujęcia wody. I okazało się, że niektóre z tych wysypisk są w strefie ochrony wód i właśnie to było takim impulsem, że część z tych wysypisk właśnie w ten sposób została zlikwidowana. Został też uniemożliwiony dojazd, to jest koryto z rzeki Soły, w niektóre miejsca tam właśnie, gdzie te wysypiska były. Także jakiś tam skutek, może nie do końca taki, jak oczekiwałem, ale był osiągnięty. Natomiast od 2013 roku wspólnie z osobami, z którymi wcześniej się kontaktowałem, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. To stowarzyszenie zostało zarejestrowane 21 marca 2013 roku w KRS-ie. Nazwa stowarzyszenia to jest Stowarzyszenie Nasza Gmina. Założyliśmy stronę internetową, na której no, zaprezentowaliśmy się, umieściliśmy statut, umieściliśmy jakieś informacje właśnie na temat naszej działalności i tam zaczęliśmy publikować różne felietony, artykuły na temat no, takich spraw, które gdzieś tam przeważnie dotyczyły jakichś niedociągnięć. I to była taka działalność w zasadzie, którą kontynuujemy, to jest taka działalność, którą kontynuujemy do teraz. Mieliśmy taką dosyć fajną akcję związaną z próbą likwidacji gimbusa. Władze nasze doszły w pewnym momencie do wniosku, że
że zlikwidują gimbusa, ten obowiązek zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły zorganizują w inny sposób, bo się okazało, że ten gimbus był potrzebny pewnej osobie, która prowadzi klub sportowy w naszej gminie. I było to załatwione tak dosyć skrycie, ponieważ najpierw była taka akcja wśród uczniów przeprowadzona, że ten gimbus jest już w takim bardzo złym stanie, że on się już nie nadaje do dalszej eksploatacji, że wręcz zagraża. No, dzieci to przeniosły pomału do domów, rodzice byli odpowiednio nastawieni. Także to była taka akcja dosyć zorganizowana. Natomiast później podjęto próbę na zebraniach wiejskich likwidacji tego gimbusa. Kilku radnych przekonywało resztę rady, że to jest najlepsze rozwiązanie w tej chwili, bo za duże koszty są i tak dalej. Myśmy tą sprawę nagłośnili. Właściwie to też dało początek nagrywaniu sesji rady. Zorganizowaliśmy się właśnie w ten sposób. Mieliśmy z tym też duże problemy, ponieważ w momencie pierwszych nagrań pojawiła się opinia. Przewodniczący rady wystąpił do prawników gminnych o opinię. Oni oczywiście na zamówienie wydali opinię negatywną, że absolutnie nie możemy tego nagrywać. Później były jeszcze próby wywarcia na nas nacisku w ten sposób, że nie możemy tego upubliczniać, bo tam naruszamy tym samym różnych osób prawa. No ale jakoś tak nie ulegliśmy temu, kontynuowaliśmy dalej to nagrywanie. W międzyczasie pojawiły się, nie wiem, czy wtedy nie było kontaktu z waszą organizacją, bodajże jakąś opinię od was uzyskaliśmy, którą się z powodzeniem podparliśmy. Także ten temat jakby został na naszą korzyść rozstrzygnięty. Jeżeli chodzi o kontakt z władzami naszymi, to nasza działalność nie jest przyjmowana dobrze. Myśmy oczekiwali od nich, że będziemy współpracować. Na samym początku, zresztą nasza organizacja jak powstała, ona była nastawiona na współpracę, na poszerzanie właśnie horyzontów. Zresztą w statucie zapisaliśmy takich kilka, ja sobie wnotowałem tylko trzy, może żeby nie wiadomo, tam tych punktów jest bardzo dużo. Natomiast promowanie organizacji pozarządowych, współdziałania z samorządem i edukacja i kultura. To są takie podstawy. Na gruncie tych działań powinniśmy mieć jakiś wspólny język, natomiast z gminą, natomiast jesteśmy postrzegani jako organizacja, która chce przejąć władzę. Natomiast jesteśmy organizacją skupiającą różnych ludzi, być może w interesie niektórych członków naszej organizacji jest coś takiego, natomiast jeżeli chodzi o mnie i o paru ludzi, których również znam, robią to właśnie głównie po to, żeby promować gminę, żeby współpraca dawała wszystkim jakąś wartość dodaną. No i żeby ludzi uświadamiać przede wszystkim, że mają różne prawa, z których mogą korzystać, jak również obowiązki w stosunku do gminy i że wspólne działanie przyniesie pożądane jakieś efekty. Kontynuuję pracę związaną z BIP-em, bo uważam, że to jest jakby taka podstawa, dostęp do informacji, bo jak ludzie nie wiedzą, no to trudno im podejmować racjonalne decyzje. I to jest takie motto moje i ja w tym obszarze będę się starał jak najwięcej pracy włożyć i być może w ten sposób, znaczy jakąś akcję może taką strażniczą przeprowadzić w tym kierunku. Ja o tym cyklu dowiedziałem się dosyć dawno już, bo śledzę waszą działalność, informacje, które zamieszczacie w internecie. Miałem taką nadzieję, że tutaj spotkam ludzi, od których dowiem się jeszcze kupę różnych innych rzeczy niż z tych zajęć, które są tam wypisane. Oczywiście te zajęcia są bardzo fajne, to nie chodzi o to, że one mnie nie interesują, natomiast uważam, że największą wartością jest spotykanie się z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania.